Siemaneczko, lecimy na jarmark świąteczny w Hamburgu. Zobaczymy, co tam mają ciekawego. Matka też jest. Nie w Hamburgu, w Harburgu. No to jest Hamburg. No to jest Hamburg. To jest dzielnica. Posprawdzamy trochę. Dzielnica Hamburga. Posprawdzamy trochę, co tam jest. Jakie ceny najbardziej interesują mnie? Najbardziej w zeszłym ceny. Roku było grubo. W zeszłym roku było bardzo grubo. Za kubeczek grzańca było 6 euro chyba. Ale sprawdzimy. Z kubkami, no 4 euro, ale to i tak już jest dużo, nie? To jest 0,2, także zobaczymy dzisiaj. Lecimy na autobus, ponieważ to jest trochę od nas. Także zostańcie z nami, łapka w górę, subskrypcja i lecimy z tym. Jakie potrawy oczekujesz? Currywurst. Currywurst na pewno będzie, wiadomo, z kredkami. Nie? Niemiecka potrawa. Pieczareczki na pewno też trzeba spróbować, bo ostatnio... Z grilla, czy ostatnio jadłam na maślu chyba. Ostatnio jadłam na naszym festynie wiejskim i były bardzo surowe, nie podobały mi się, nie smakowały mi. Coś do picia ciepłego, jakiś kakao albo coś. Albo jakiś glühwein. Glühwein, to ja nie jestem fanką glühwein. Z grzańca to taki browar, ale nie. Więc zobaczymy. No jestem podekscytowana, żeby nie powiedzieć podniecona. Okej, okay. To widzimy się na jarmarku, tak? Oczywiście, widzimy się na jarmarku, drodzy widzowie. Jedziemy naszą Teslą. Słuchajcie, drodzy widzowie, jesteśmy. Co? Zdenerwowało mnie to trochę, wiesz. Nie denerwuj się, po prostu tłumacz, o co chodzi. Myślałam, że będzie większy. Jesteśmy pierwszy raz na jarmarku, na Harburgu, bo zawsze w Hamburgu. Ale zobaczymy, co tu mają ciekawego. Let's Lecimy. Go. I co? Jest... Jak ci się podoba na pierwszy rzut oka? Jest dobrze, jest okej. Okay. Już na pierwszy rzut oka wita nas coś słodkiego. Słodkie rzeczy? Od razu momentalnie wita nas wino, nie? Bez kitu. Od razu szukamy momentalnie. Wina. Jest wino, od razu. Foto, pokaż. Od razu winko, nie? Od razu wchodzisz w winko, po drodze drugie, trzecie i jest impreza, chłopie, do białego rana. Tu mamy na przykład kawę i mamy coś słodkiego, szwabisze pizza, także naprawdę jest ogólnie spoko. Widzę, że się dzieje. Może najpierw obejdziemy, zobaczymy te stoiska, a później wybierzemy sobie coś do przekąszenia. Raczej do grubego objedzenia niż do przekąszenia, nie będziemy kąsić. Co jest za tobą? Za mną jest ceramika, słuchajcie. Ceramika kolorowa. Do kupienia? Ej, naprawdę jest fajnie. To jest naprawdę, myślę, że pani jest pokazane, że normalnie jest wypalane z gliny. Normalnie jest to pewnie drogie, no i pewnie co spadnie. Zajęliście drogie. Czy to są ceny? Nie ma cen. Nie ma ceny. Nie pytamy się pani, nawet, bo pani patrzy na twarz, spojrzałaby na mnie i powiedziała 100. Poszłaby jakaś, wiesz, dziewczyna, ładny chłopak, 30. Wiecie jak to działa, nie? Tutaj są słodycze, na pewno też będą... Za chwilę tu przyjdziemy z powrotem. Jakieś jabłuszko. Słuchajcie, akcja... Myślę, że spróbujemy glühweina. Akcja jest taka, że na pierwszy rzut idzie glühwein, czyli grzaniec. Einmal Punsch und einmal Kinderpunsch. Kupujemy grzańca. Jak smakuje twój apfel punch chili? Jabłkowy kompot. Słuchajcie, bez alkoholu, bo ja nie lubię tego wińska. Kubek jest całkiem w pytkę, naprawdę fajny. Ile zapłaciliśmy za takie trzy przyjemności? 16 euro. 16 euro, jak chcemy zachować kubek, to po prostu go zachowamy. Jak oddamy, to oddadzą Ale nam 6 euro. 16 euro za 3. Za 3, no. 3,51. Czyli oddadzą nam 6 euro, czyli kubek kosztuje 2 euro. No, a ty, jak tam twoje wino? Czy ty chciałaś kręcić? Nie. Ja mam punch z alkoholem. Znaczy z alkoholem, no. No to jest blisko. Grzaniec, nie? Jest bardzo słodki, bardzo dobry. Nie lubię wina, ale to mi smakuje. Bo jest alkohol. Nie, że jest alkohol. Nie lubię wina ogólnie, ale to jest takie słodkie zrobione, że można po prostu normalnie wypić, nie? Jest dużo tego. Jest dużo, no. Co masz tam? Aber ohne die Geburt. Wir hatten Geburt. Ohne. Ist das nur? Ja, ohne. Da müssen wir einfach mal fahren. Okay. Danke.
bez tej przyprawy czerwonej. Nie lubię tej przyprawy czerwonej, ona jest strasznie słona, zabija smak ziemniaka. A jednak frytka to jest ziemniak, trzeba spróbować, czy jest no, dobre. Potrzebujemy sól, tak? Ja ogólnie bez tylko sól, żadnych innych udziwnień. Dobra, co próbujesz pierwsza? No frytkę. I najlepsze, co zrobiłam, powiedziałam, że chcę bez tej przyprawy i ona do mnie mówi, to ja chcę, to muszę chwilę poczekać i normalnie świeże mi zrobiła. No świeże, no nie wiem, świeże. Świeższe niż są. No są dobre, wiecie, oni kupują te duże takie frytki, jak to frytki. Ale co trzeba spróbować? To są te pieczarki, pokaż te pieczarki. Kawałek chlebka dają. Zapłaciliśmy za to wszystko 14 euro. Ciężko wyciągnąć. 14 euro zapłaciliśmy, bo dają te widelczyki takie, że to jest po prostu jako trzymaj malutkie, mocno. Malutkie, nie? Strasznie. Wzięłabym paluch, ale... Mają dobry sos czosnkowy, ale jest... Dobre są pieczarki, dobrze zrobione są. Naprawdę nie są takie wodnite, są fajnie przypieczone. Kurde. 7 na 10. A teraz hit, który ja uwielbiam. To jest najlepszy. Trzymaj chwilę. Mamy tą kukurydzę. Z jakim, czym to jest? Z masłem takim, jak to się nazywa? Krojta. Czyli masłem takim. No. Fajnie czuć masło i te przyprawy. Fajna jest. Jeszcze trochę czosnku dodałam. Przyprawy takiej. Ogarnia, nie? Jest dobra. Jest fajnie zrobiona. Nie jest taka, jak te gotowe są, takie zrobisz. Naprawdę jest... Tak jakby świeża była, nie? Mhm. Wiadomo, gdzie to kupują, ale dobrze to zrobili. Dziewczyny fajne, miłe, młode. No to super, nie? Pieczarki miałaś w ręce już? Mhm. Frytek nie będę oceniał, bo frytki jak frytki. Ale jednak wiadomo, że lepsze niż w domu, nie? Daj mi spróbować tego. Są pieczareczki z sosem czosnkowym, przysmażane z cebulką. Do wyboru myślę. Bardzo, no, bardzo dobry sos czosnkowy, ale pieczarki mogłyby być, nie jestem jakimś żadnym znawcą, ale pieczarki mogłyby być trochę bardziej słone. Przyprawione to, bardziej, to nie? To była sól, wiesz? Aha. Mogą na takim jarmarku też walnić soli. Można sobie samemu przyprawić. Są różne kolory, wiesz, ludzie różnie solą. Czyli powiem, że jak człowiek głodny, to momentalnie... Że co? Momentalnie zjedzone. No. Kukurydzę jeszcze spróbuj, bo ty nie jesteś fanem w ogóle kukurydzy. Z jednej strony obgryzione. Nie jestem fanem w ogóle kukurydzy. Nie jem nigdy w domu, jak Ewa robi, ale zobaczymy. Dobre. Kukurydza słodka, to dobrze przyprawione. Lepiej przyprawione niż te pieczarki. Lepiej, no. Dobre jest. No, tak jak mówię, nie znam się na kukurydzy. Ale ta wydaje mi się naprawdę, że jest świeża, gdzieś skądś kupiona. Z pola. Świeża w sensie. Normalnie po tym grzańcu musiałem ściągnąć czapkę. Jest masakra. Idziemy próbować niemieckich kiełbasek, typowych niemieckich kiełbasek. A muszę wam powiedzieć, że jest tu naprawdę pięknie. Karuzela dla dzieci, wszystko tu jest. Ona się słuchała? No tak. Także paróweczka będzie krakowska i no typowe currywurst, po prostu currywurst trzeba też spróbować, to jest, no wiecie, no nie ma tutaj bigosiku albo czegoś. Bardzo mały. Jest bardzo mały, taki sympatyczny nawet, 4,50 kosztuje, ja. Ja. Einmal Krakau, ja. 4,50 kosztuje krakowska, a currywurst 5,50. Sosem będziemy. Także sosem. Jest... Zobacz, pokaż kamerę, jak sosy wiszą, jakbyś krowę miała dolić. A to macie te sosy. O, można sobie włączyć, jest musztarda, jest ketchup i curry ketchup. Także jest, będziemy zaraz pokazywać, jak będziemy doić krowę. Doimy krowę normalnie, patrz jak to działa, zobacz. Musisz mocniej przydusić, doj krowę. Ale dobre rozwiązanie ogólnie, nie? No, jest dobrze. My co sobie? Dobre rozwiązanie, tu jest muszczarka, ale jest grillek, wszystko jest.
czekamy na currywurst ze sosem? Na pierwszy rzut idzie typowa niemiecka currywurst. Currywurst, ale w tym roku jest jakaś inna. Nie wiem, co to jest. Czy to jest jakiś wafel? To jest wafelek. Wafelek ci dali. Fajnie. Zamiast kartonika jest wafelek. Bardzo fajnie. Plastik trzeba wycofać. Currywurst, prosta, normalna currywurst. Ich biała. Z sosem, na ciepło. Co tu mówić, nie? Currywurst to jest currywurst, nic innego tu nie można. Tu nie można niczego sknocić. Jedyne, co może być nie tak, to ta przyprawa curry. A tak tu. A bułeczka? Bułeczka to jest zwykła ta paczkowana do piekarnika. Aha. Nie jest to jakieś wybitne, ale tak jak w Polsce jarmark bez pigosiku czy tam pierożka, to u nas jarmark bez currywurst. To nie jarmark. Cyk, wafeleczek. Wafeleczek to by opcja, nie? Currywurst. Dobra. Ale ci powiem, nawet lepsza niż w sklepach, co się kupuje. Nie widać mi głowy, weź wyżej. Widać, normalnie. To jest taki wielki wafel. Dalej się robi. Na pewno lepsza niż w sklepach, ale jak ktoś lubi kiełbasę, to by powiedział, że tak z Polski ktoś by przyjechał, to by powiedział, że mydło. Naprawdę niedobra kiełbasa. Człowiek się przyzwyczaja po latach. Ale jak się tu już mieszka, to currywurstik typowo jak pierożek. Jak najbardziej. Pęsosik taki trochę curry. Ale co jest lepsze? Mamy krakowską. Zamieńcie się teraz, opaki. O. Mamy krakowską. Pokażę ją, jak wygląda. Kiełbasa, która nazywa się tutaj Krakał. Krakowska. Czyli krakowska. 4,50. Jest tańsza od currywursta. Czyli musi to być z Polski kiełbasa. A tam z Polski. Nie powiedziałbym. Sprawdzimy. Jest chrupiąca? Jest dobra. No dobra, ale ja też bym chciała spróbować. Wiem, ale jakbym mógł, to bym... Wiedziałam, że tak by. Nie mam się do czego przyczepić. Ja jestem wybredna w kiełbasach. No jest takim... Pachnie takim, jak się wchodziło z mamą do rzeźnika i te takie płytki. Płytki? Rzeźnik ma swój klimat. No dobra kiełbasa. Normalnie w Rewe kupisz taką, jak usmażymy na obiad, to też tak smakuje. Mi tam smakuje taka. Oni mają dobrą musztardę. Koło krakowskie nie leżało. No i jednak ta konsystencja, ona jest po prostu rzucona na grilla 3 minuty, żeby się troszeczkę tam zrumieniła i elo, następna. Kupuj ta jej. Jak kosztuje? Na 4,50. Nawet nie jest dobrze ciepła w środku. 4,50? Także to... jeżeli bym miała wybrać albo tą krakowską, albo currywursta, wybrałabym currywursta, bo jest fajnie palany ciepłym sosem. Choineczka stoi. Ja ci dam, ja jednak dam. Ale ci powiem, wiesz co? Po chwili już zauważyłem, że jest taniej niż rok temu. Nie wiem, czy to moje złudzenie jakieś, ale zjem do końca tą kiełbasę. Jest taka akcja, że jest szwabska pizza. Najpierw można, jest taka opcja, że można najpierw spróbować. Jest w ogóle niesłona. W ogóle. Nie ma w ogóle soli. Jest surowa cebula wpierdzielona. Chwilę jest to podgrzane, żeby ten serek się rozpuścił. Ten żółty ser to już jest odgrzewany chyba z 50 raz. Ja tego nie chcę, nie zamawiam. Do widzenia. Nie zamawiamy tego? Masakra, nie? To tak wygląda. Radek ma ala zapiekankę. Ja wam pokażę tą zapiekankę. Wszyscy w Polsce wiemy, jak zapiekanki wyglądają. Prawdziwe wielkie zapiekanki w budkach gdzieś tam w dworcu. A to jest zapiekanka... Ile ona ma centymetrów? 10? 30. 30? No, tak. Nie, tragicznie mała. To jest zapiekanka z boczkiem. Mi bardzo smakuje. Bułka bardzo lekka. Sos czosnkowy. Napompowana woda. Nie dopiekli w środku. Naprawdę? Pokaż, kłamiesz. One już są gotowe ogólnie. A, no tak. Myślałem, że nie dopiekli. Zimna jest. Pokaż, ja spróbuję. Jest naprawdę zimna w środku, nie? Lepsze mam kanapki do pracy. Okropne. To jest naprawdę okropne. Nie wiem, jak się nazywa ta budka, ale ogólnie to jest... Nie. Ale mi weszło. Dla mnie masakra. Ogólnie nie jesteśmy tu po to, żeby oceniać. Tylko... Ale jak już jesteśmy, po prostu ale jak już jesteśmy, to sobie ocenimy. Za każdym razem ucinasz mi głowę. O.
A jak tam onion? Także ja lubię boczek. Zapiekanka była tylko po to, żeby się dopchać. Sosiszkowy dobry, wszędzie jest dobry. Sosiszkowy, wszystko no, dziś musieli zdobyć dobrego dostawcę, bo mają w wiadrach. Ale one mają za bardzo... rozwodnione. Za mocno nastawiony piec, że ona się robi szybko dookoła, a w środku zima jest. Idziemy podczas słodkiego. Co masz jeszcze tu? Mam onion rings. Onion rings, czyli krążki cebulowe. Mało chrupiące. Mało chrupiące? To leży wszystko, nie? Wszystko leży, jest dzisiaj minus, nie? Na minusie dzisiaj jest ogólnie. Co to ma w związku z tym? Co? Co ma związek? No bo to leży na zewnątrz. No nie, ale... ale dobra, są. Bardzo mało soli używają. Bardzo, to w ogóle nie jest słone. Może specjalnie? Wiesz, jak u nas się inaczej przyprawia w Polsce. Boże. A tu są różne. Ile to kosztowało? 13 euro za krążki i za zapiekankę. Po 6. Zapiekanka 6 euro, czyli to kosztowało 7 euro. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 10 krążków za 7 euro? Pokaż. Tragedia. Bo... daj mi po prostu jednego spróbować. Jest dobrze znowu wymiętolone sosem. Dobre. Naprawdę mi smakują, ale mało soli jest faktycznie. Niby te ceny nie są takie tragiczne, ale jest drogo. Można powiedzieć, jest drogo. Praktycznie ceny były tak samo jak w zeszłym roku. Ale Glühwein. Wino troszeczkę jest tańsze, ale reszta jedzenie, no 7 euro, 10 krążków. No. Jest dużo. 5 euro, 5,50 za zwykłą kawałek kiełbaski. To nie było nawet na długa. Także nie tylko. Muszę wam powiedzieć, że nie tylko w Polsce jest paragon grozy, tu też jest paragon grozy. Jest ciężko, naprawdę. Tu pochodzić sobie wieczorem i elo. Bo tak przyjść jak jeść, to trzeba mieć gruby portfel, nie? Właśnie zaczynam się powoli zwijać, no. Żeby za dużo pieniędzy nie stracić. Jeszcze coś słodkiego i elo. My opuszczamy już to miejsce, to super zajebiste miejsce, jak to się mówi, piękne miejsce. Wzięliśmy naleśnika na wynos dla jednego z osobników, który został w domu. Członków rodziny. 5 euro naleśnik z Nutellą, także słuchajcie... Tragedia, nie? Tragedia. Także jest groza. Ogólnie jest groza, przyjść popatrzeć. Pooglądać światełka i do domu, nie? Bo jest drogo. Jest bardzo drogo. Słuchajcie, łapka w górę, subskrypcja. Na następnym Weihnachtsmarku, czyli jarmarku świątecznym, który będzie w naszej wsi, spróbujemy coś słodkiego.